Nie, nie, ja to chodzi, że tu jest posłuchaj. Nie, nie, ja nie jestem radny. Pani może... Dokładnie. A ja też mam sprawę. Ale nie wpuszczają dzisiaj do sądu. Już do mnie na sprawie nie wpuszczają. Taki mam przywilej, przepraszam. Taki mam przywilej normalnie. Mam nadzieję, że to dzisiaj będzie na YouTubie i do pana Zbyszkiniewa z Ziobry będzie wysłany to, ten filmik. Co się dzieje w Ostrołęce w sądzie rejonowym? W prywatnym folwarku pana wiceprezesa, czy ewentualnie pani prezes? Bez sprawie kolega chce wyjść na podstawie artykułu 4 Konstytucji. Chce sprawować nadzór jako suweren. Pan rozumie. Kto wydał panu te polecenie? Ja jestem stroną w sprawie. Moja sprawa i ja decyduję, kto jest moją osobą zaufania. Ja jeszcze mogę zmienić przed wejściem na salę, ktoś z moją osobą zaufania. Mogę wybrać z 20. Na salę może być ile osób chce, jeżeli sędzia da zarządzenie. Jeżeli sędzia da zarządzenie, że jest sprawa niejawna, wtedy wszyscy wychodzą. Mogę 100 ludzi tu przyprowadzić. Zagwarantuje mi pan na przykład. Sędzia. Zagwarantuje. Niech pan nic nie musi gwarantować. To nie pańska jest decyzja i nie pański interes. Żadnych obowiązków, jesteście prywatni. To pan wyda takie postanowienie do wykonania, żeby pan łamał prawo, w imieniu czyjej osoby pan łamie te prawo. Pan wydał te polecenie. Szef? Przepraszam. Przepraszam, no też jestem w kolejce. Ja to wchodzę do pana. To jest moja osoba zaufania społecznego. Chcę go mieć na sali. Halo? Tak. Nie może tak być, że pani prezes sobie robi z sądu prywatny folwark, ten będzie, ten nie może. Proszę nie stosować siły wobec mnie. Zabieraj te łapy. Badania na jakich polach, czy nie masz tej izby, panie szanowni? Chwileczkę, panowie, mówię. Władze się nie czeka. Dajcie nam pieniądze, mówię, tą sprawę wszystko. Czy bez sprawy? No w domu się nauczyli. Nie wiem. Panowie, proszę interweniować. Zatrzymać go. Pan mówi, że są policjanci, ale tu dalej to wszystko już to obrytka. Powinna im Moskwa walczyć, a nie Polski obywatel Rzeczpospolitej. Bo ja Jaruzelski. Albo nie jeszcze. O kurwa, tam nie będziesz to mieszczą. Więc walka moich synów, żeby w końcu mieli wspaniałe dzieciństwo. Walczą o synów, a nie jestem poligany, nie jestem obuzy. Walczę o swoje dzieci, powiedziałem, jestem dzielny, wie tylko z nazwy. Chcecie mi ze mną spokój, oddajcie mi dzieci, albo mnie zastrzelcie. A pan może wie, kto wydał zakaz puszczania ludzi do sądu? Obywatel Polski? Pan nie wie. Nikt nie wie. Kto wydał?